Bo jeżeli chcecie komuś umilić poranek, szczególnie w poniedziałek, to można by poprosić nas, żebyśmy my kogoś zerwali z łóżka. Dzień dobry, Reniu. Witamy. Cześć. Zaspana? No nie, ponieważ o 5 wstaję, bo o 6 jestem w pracy, więc już nie mogę sobie pozwolić. Ferworze na to, już w poniedziałku. Ranny ptaszek. Reniu, czy ty dzisiaj będziesz świętować? Z moim mężem, ale tylko jeszcze nie wiem co. Słuchaj, dzień mózgu jest. O tym nie wiedziałam. Otóż to już wiesz, teraz szybkie pytanie, jak myślisz, jak można poświętować dzień mózgu? Krzyżówka, nie, sudoku. Raczej sudoku. 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 Ciekawe, co twój mąż lubi bardziej. Cześć, cześć. Witamy. Witam. To u ciebie jak? Bardziej sudoku czy bardziej krzyżówka? Sudoku, bo mnie żona zaraziła. O, i proszę, no to będziecie ładnie świętować dzisiaj. Dobrze, teraz tobie oddaję głos, żebyś powiedział kilka miłych słów swojej ukochanej żonie. Więc ja już wracam z pracy, mam nadzieję, że się zobaczymy. Będę czekał w domu. Z obiadem? No raczej tak. No, wzorowego masz męża, Reniu, naprawdę. Też tak uważam, już od 10 lat. Pozdrawiamy wzorowego męża, trzymaj się, dobrego dnia, wracaj spokojnie i szerokości. Dziękuję wzajemnie. Dla Reni mnóstwo uśmiechów i dobrych emocji. O której kończysz? O 14. No, to szybciutko. I co lubisz na obiad? Naszykowałam piersi z kurczaka, więc to już co mąż wymyśli, to będzie. No i słuchaj, mam pomysł. Skoro, że dzisiaj jest poniedziałek, to może dla Reni piosenkę Nowatora Wrzucam na luz. Dobra, no to już. Proszę bardzo, dla Reni Wrzucam na luz. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam was wszystkich. Dzięki, my ciebie pozdrawiamy także. A wy od której pracujecie, takie ciekawości? Podobnie. Albo jeszcze wcześniej.